Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Rady Języka Uniwersytetu Bezczynowego. Przepraszam za wyrażenie, wydarzenie stymulujące intelektualnie. Witam Państwa serdecznie z Pałacu Tużno pod Toruniem, gdzie odbywała się, właśnie zakończyła czwarta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jednym z wykładowców, naszym gościem dzisiejszym jest dr Radosław Sikora, najwybitniejszy w Polsce specjalista od spraw husarii. Tak wygląda Radosław Sikora, ja wyglądam tak, a tak wygląda Nadziak, proszę Państwa. Nadziak. Eksponat fantastyczny zupełnie, z jednej strony młotek, z drugiej strony ostrze, a tu jeszcze coś takiego. Niezwykle praktyczne urządzenie. Co husarz robił z nadziakiem? Generalnie chodził przy nadziaku, jak dzisiaj przy laseczce starsi panowie. Przy czym była to nie tylko laseczka do podparcia się, ale także bardzo praktyczne narzędzie walki i zabijania. Było tak skuteczne, że w pewnym momencie zabroniono posługiwania się z nim w czasie sejmów i sejmików. Żeby posłowie nie zrobili sobie krzywdy. Żeby nie zabili się zbyt szybko, bo szable chodziły w czasie sejmików często i gęsto, ale jak się pojawiła pierwsza krew, to raczej już to studziło zapędy. Tutaj niestety krwi za dużo nie widać, za to rany są strasznie, strasznie ciężkie i bardzo głębokie, no i śmiertelne, tak jest. Nie ma wyjścia. Mówił Pan dzisiaj o rozmaitych przekonaniach dotyczących husarii i tego, jak się rozumie sprawy husarii. Husarz walczył kopią. Kopia husarska była wydrążona w środku i pojawiają się informacje i one według moich uszach laika, który nie bada tych spraw, brzmią jak właśnie takie odkrycia i rewelacje. Kopia husarska wykonana była z osinowego drewna w środku wydrążona. Właśnie nie. To, że była wykonana z osiki, taka informacja znajduje się w starszej literaturze. Aha. Wzięła się z błędnej interpretacji z kolei pewnego traktatu napisanego w XVIII wieku. Ta informacja o osicy dotyczyła pik. Aha. Ktoś to błędnie zinterpretował jako kopia i tak to poszło. Jedni po drugich powtarzali. Faktycznie kopia husarska była wykonywana z drzewa świerkowego lub też z jodły. I była wydrążona w środku. I była drążona w środku. I była to... Nie wiertłem dodam, bo ludzie sobie wyobrażają, że były takie długie wiertła, gdzie tam sobie wiesz co, no to nie tak. Ale była przepoławiana? Tak jest. O, weźmy ten eksponat. Jeżeli to potraktować jako drzewce kopii husarskiej, była rozcinana na całej długości w ten sposób, a właściwie rozłupywana wzdłuż słojów. Rozkładało to się na pół, drążono jedną i drugą stronę, później to składano, obwiązywano, klejono. I była gotowa do użycia. Była. To była wysoka technologia. Tak. Cena takich kopii z uwagi właśnie na tą technologię wynosiła na przykład w 1620 roku 20 zł, kiedy bandolet kosztował w tym czasie 8 zł. Ojej! Czyli jedna kopia jednorazowego użytku była droższa dwukrotnie niż broń palna. Wunderwaffe. Tak jest. Czym oprócz kopii i nadziaka posługiwał się husarz w boju? No, główną bronią, jak tutaj mówiliśmy, była kopia. Nadziak przysługiwał, to znaczy generalnie był oficerowie go nosili, bo oni musieli trzymać kopii. Z nadziakiem się właściwie do boju wyruszało tylko w jednej pozycji, czyli w ten sposób. Ten ostrzu z boku. Więc ręka była zajęta, kopii nie mogła trzymać. Natomiast po skruszeniu kopii husarz sięgał po pałasz lub też koncerz, bo to była jedna z tych broni, którą w tym momencie używano. A przy boku wisiała szabla, którą do boju wyciągano i zwieszała się u nadgarstka na ten blak. Także to był podstawowy zestaw uzbrojenia. Oczywiście była też broń palna w olstrach, pistolety lub też czasami pod kolanem bandolet. Używano ich rzadko, ale przydawały się przeciwko na przykład Tatarom, których konie były nieostrzelane, także taka pukawka do straszenia była w tym momencie bardzo pożyteczna. Łuki się trafiały bardzo rzadko, ale są źródła, które potwierdzają użycie łuku także przez husarzy. Co to jest koncerz? Koncerz to jest, najprościej mówiąc, długi szpikulec. Aha. To był różnego typu broń. Mógł być to rapier. W każdym razie chodziło o to, żeby był długi i zdolny do przebicia przeciwnika, jego na przykład pancerzy, czyli kolczuk. Mhm. Jedną z takich legend dotyczących husarii, którą się też często powtarza, to jest taka opowieść o tym, że husaria zniknęła z pól bitewnych, ponieważ technologia
broni palnej doszła już do takiego momentu, że husarze nie dawali rady. To nieprawda. To nieprawda. Teraz powiem, to nieprawda. Moją pracę dyktorską, którą broniłem lat temu już chyba 9, to jest właśnie główna oś mojej pracy, że to jest nieprawda. Mhm. Nieskuteczność broni palnej, albo inaczej, skuteczność broni palnej była znikoma i w czasach husarii, i zresztą też później. Nieporozumienia, które wokół tego narosły, doprowadziły do wielu legend, które niestety jeszcze funkcjonują, a które się od lat staram obalać. To też jest ciekawe, że skoro nieskuteczność tej broni palnej na polu bitwy była dowiedziona wielokrotnie, to jednak ciągle w tę broń palną inwestowano. No bo ona, tak jak dzisiaj pan powiedział na wykładzie, no, był to dramat. Widzieliśmy demonstrację, kiedy muszkieter ładował muszkiet, a następnie strzelał, no i wszystkie możliwe złe przypadki, które mogły się mu przytrafić, się przytrafiły. Ładowało się długo, muszkiet nie wypalił, trzeba było to powtórzyć. Ja wiem, że byli rekordziści. Ale jak już strzelił, strzelił przeważnie w powietrze. W powietrze, tak. Więc pytanie, po co? Po co? Po co w ogóle targać to ze sobą? Po to, że można za tę samą ilość pieniędzy wystawić na przykład jednego husarza, który musi być trenowany od dzieciństwa, którego koszt wyposażenia jest bardzo duży i koszt utrzymania jest bardzo duży, a można za te same pieniądze wystawić kilkudziesięciu piechurów. Były sytuacje, kiedy ci piechurzy po prostu byli lepsi. Na przykład w atakach do jakichś tam fortyfikacji. No tak. Husarz niewiele mógł zrobić. Były też kwestie mobilizacyjne. No nie każdy miał szlachtę, która była zdolna do poświęcenia i finansowego, i osobistego. A tam, gdzie tego nie było, czyli na przykład gdzie rycerstwo już zakończyło byt, czyli w państwach zachodnich, no pozostały co? Miasta pozostały. A miasta były zamieszkane przez mieszczan, którzy nie trenowali od dzieciństwa kopią. To, co im zostało, to po prostu broń palna. Więc żeby tam ich jakoś tanio w miarę wyposażyć i puścić do boju, to broń palna była bardzo dobra. Kupowano wyborem. Sobie złudzenie w postaci broni palnej, która robiła dużo huku, i to złudzenie w pewnym momencie rozwinęło się tak, że broń palna zdominowała. To, że ona tak bardzo nie zabijała przeciwnika, jak się potocznie, powszechnie wyobraża, to jeszcze nic. Ale ona robiła dużo huku właśnie. Dużo huku, dużo ognia wpływała na psychikę. I to czasami wystarcza, nawet dosyć często wystarczało, żeby jedna strona po prostu dała nogę. Husaria też była narażona na ataki artylerii, ale też niewiele zmieniało w sytuacji, dlatego że, no, tak jak pan powiedział, wyszkolenie i szybkość husarza niwelowały tę przewagę artyleryjską. Przede wszystkim problem z artylerią był taki, że trudno było wciąż celować z działu. W epoce istnienia husarii ogień pośredni praktycznie nie istniał. No, to sporadycznie się trafiało, ale to jak w regularnej bitwie tego praktycznie nie praktykowano. Strzelano na wprost. Szybkostrzelność takich dział była ograniczona. Można było raz strzelić i już husarz był przy tym. Więc jeżeli artylerzysta miał szczęście, a bywały takie przypadki szczęśliwego strzału, to mógł 5 husarzy powalić taką kolumnę. No tak. Natomiast jeżeli husarz miał szczęście, to nawet taką kulę, są przypadki opisane, ześlizgiwała się po jego zbroi. Ale najczęściej wyglądało to tak, że po prostu ta kula nie trafiała. Dlatego nawet w gęstym ostrzale artyleryjskim ta husaria dojeżdżała do przeciwnika. I jeden husarz mógł wyrąbać obsługę armaty. Bo no, jak najbardziej. Jednego zaćgał piką, drugiego koncerzem, trzeciemu odciął głowę szarną. Artylerzyści byli bezbronni w obliczu kawalerii. Jako takiej to już nie tylko husarii chodzi. To jeszcze o piórach, ponieważ ja pamiętam taki film z Julem Brynnerem, który się nazywał Taras Bulba. I tam pokazywano polskie wojsko, w domyśle husarię, ale ta husaria nie wyglądała jak husaria, natomiast ci panowie mieli hełmy przystrojone strosimi piórami. I ja się, oglądając tego Tarasa Bulbę, bardzo śmiałem z tego pomysłu, ale okazało się, że husarze używali strusich piór. Używali, tylko od razu powiem, w Tarasie Bulbie, tak jak w innych filmach, pokazywane są te skrzydła na plecach przymocowane. Takich husaria do boju nie używała. Takie były w użyciu jak najbardziej w wieku XVIII do parad. Natomiast dobite w wieku XVII czy XVI używano innych skrzydeł. Ale były też skrzydła z piórami strusimi, jak najbardziej. One były popularne mniej więcej do połowy XVII wieku, obok innych. To najczęściej używano piór orlich, sępich. Rodzimych jakichś, tak. Nieimportowanych. Dobra, to zostało. Generalnie drapieżników, to jest jeszcze też istotne. No tak. Konie, widząc na przykład orła, inaczej zupełnie reagują niż jakieś tam powiedzmy mniejsze. Czapły czy żurawia. Tak jest. Dobra, zostawmy husarzy. Czy pan pisze jakąś nową książkę?
Ojej, nawet kilka. No. Jedna będzie wydana w styczniu 2020 roku. To będzie książka o sukcesach innych niż husaria formacji, chociaż o husarii też tam jest co nieco. Jedną chciałbym wznowić bitwę pod Kuszynem, bo przyszły rok mamy, jest ogłoszony rokiem Stanisława Żółkiewskiego. Przyszły rok jest także rocznicą 410. bitwy pod Kuszynem. Chciałbym to gdzieś wydać. Pytanie jeszcze gdzie? I jeszcze mam kolejny pomysł, pogadać, już nie odgrzewane kotlety. Możemy pogadać. Ale chciałbym także wydać książkę Zbiór źródeł do historii husarii. Rozmawialiśmy o tym. Z tym zbiorem źródeł do historii husarii ze mną jest tak, że jak coś... Znaczy nie namawiam w tej chwili. Nie, teraz to niemożliwe, ale jak coś mówię, to mówię serio, więc lepiej się od razu zgodzić, bo za miesiąc sytuacja może być tak diametralnie różna, no bo rynek wydawniczy jest trudny i my działamy, no odpowiedzialność jest duża, że jedna głupia decyzja i wszystkie plany idą w łeb, więc... Trzeba się było zgodzić, to byśmy już mieli to za sobą. Powiem tak, no jest chętny, więc może nie ma tragedii. Może nie ma tragedii. Dobrze, nie, no bo te teksty źródłowe, one muszą być wydane, muszą być pokazane, muszą być dystrybuowane i promowane, co jest szalenie ważne. Dlatego jak to zostanie wydane, to pewnie zrobimy jakąś pogadankę, gdzieś pana ściągniemy i to pokażemy. Albo jeżeli się nie uda, bo pan mieszka w Lęborku, my jesteśmy pod Warszawą, to może być kłopot. Nie ma pan samochodu. No, jeżdżę pociągiem. Okay. Czy samochód mam, ale to jest dłuższa historia. Dobra. Nie przed kamerą. Dobrze. Będziemy te książki promować. Czyli co? O innych formacjach, o Kuszynie i o źródła. Trzy rzeczy. Tak jest. Dobra, to czekamy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Radosław Sikora. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać ze sobą nie raz i na którejś z kolejnych konferencji pan Radosław Sikora zaszczyci nas swoją obecnością. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.